Justawi, witam Was ponownie w odcinku z cyklu Justani Mówię, odcinek 32. Dzisiaj pozwolę Wam sobie opowiedzieć o niezwykłych artystach, osobach ze spektrum autyzmu, na przykład savantach, czy osobach z zespołem Aspergera. Ci pierwsi mają oficjalnie taki wynik, jakby byli osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym. Owszem, mają cechy, które niestety są wyznacznikiem tej niepełnosprawności. Niektórzy z nich nie potrafią powiedzieć nawet ani jednego słowa. Ale kiedy zobaczycie ich rysunki, to wszystkie te zasady, o których wspominałam Wam wczoraj, zostaną obrócone o 360 stopni. Czy potraficie sobie wyobrazić człowieka, który bierze dowolne medium artystyczne, jakieś tam pisaki, pędzelki, kredki, ma pustą kartkę i nagle nie wiadomo dlaczego, i nagle na tej kartce pojawia się realistycznie narysowana piękna ciapla, która jest nie do odróżnienia z fototapetą? Czy potraficie sobie wyobrazić człowieka, który mówi do Was dialogami z filmów, a potem bierze kartkę i znów kompletnie nie wiadomo dlaczego na tej kartce pojawia się postać idealnie odwzorowana z filmu, który jest ulubionym filmem tej osoby? Ja osobiście miałam przyjemność poznać takiego człowieka. Nie będę wymieniać jego imienia i nazwiska, oczywiście. Właściwie to nawet nie wiem, czy pamiętam jego nazwisko. Nieważne. Na potrzeby naszego tutaj filmu powiem umownie, że ta osoba teoretycznie mogłaby mieć na imię Dominik. Teoretycznie, to nie jest prawdziwe imię tej osoby. Ale to nie ma tutaj najmniejszego znaczenia. Dominik, kiedy przychodził na warsztaty plastyczne, które organizowałam, mówił do mnie cytatami z filmów. Ja dopiero po pewnym czasie zajarzyłam, że to są cytaty z filmów. Dominik oczywiście wolał zajmować się tym, co mu sprawia największą przyjemność i nie za bardzo wolał rozmawiać z innymi ludźmi. Dominik był, właściwie jest, bo do dziś żyje na szczęście i niech mu się widzi jak najlepiej, osobą ze spektrum autyzmu. Był artystą, był wtedy młodym człowiekiem wykazującym zainteresowania plastyczne. Czy wiecie, czym się odróżnia osoba, która może mieć słaby wzrok i uzdolnienia plastyczne, od osoby, która ma 100% wzroku, a ma spektrum autyzmu? Jak zmieniają się ich rysunki? W tym filmiku dzisiaj Wam o tym powiem. W tym filmiku Wam dzisiaj to wyjaśnię. Otóż ja do pewnego czasu, podobnie jak Dominik, uwielbiałam, w ogóle do dziś uwielbiam, rysować ulubione postacie. Gdy oglądałam na przykład moją ulubioną grę serii Łebski Harry, to były tam koty. Jeden z tych kotów był moim ulubionym. Nie ukrywam, że kot poeta. I ten kot poeta, kiedy ja go rysowałam, zwłaszcza na początku, bo nie rysowałam go z wydruku, z drukarki, że sobie przerysowywałam screen z filmu, zapamiętałam go. Ale co się dzieje, kiedy zapamiętujemy daną rzecz po raz pierwszy? Nie pamiętamy wszystkiego. Ja na przykład pamiętałam, że kot miał wrotki, że miał okulary przeciwsłoneczne na głowie, grzywkę śmieszną, był chyba szczupły, miał duże oczy, lekko spiczaste uszka. Nie za bardzo pamiętałam, jaki kolor kot miał sierść. Więc kiedy rysowałam tego kocura w pierwszych rysunkach, nie za bardzo pamiętając dokładnie, jak on wyglądał, to w lukach swojej pamięci dodawałam mu nowe cechy. Postanowiłam, że on był taki śmieszny, to może on miał takie jasno-różowe futerko, jak różowa pantera. Ciach, namalujemy go na różowo. Buty na kółkach. To były trampki czy sandały? No dobra, może był śmieszny, to miał sandały. No to dorysowałam mu, kotu poecie, sandały. Miałam wątpliwości, czy kot był niski czy wysoki. To może był trochę gruby, a może jednak. Zatem próbowałam rysować tego kota tak, jak pamiętałam z serialu, ale jak miałam wątpliwości, to dodawałam mu nowe cechy charakterystyczne. Co w tym samym czasie zrobiłby Dominik? Dominik by się bardzo mocno zdenerwował. Dlatego, że Dominik był przekonany, że jak rysuje postać kogoś, to pod żadnym pozorem nie powinien dodawać swoich własnych interpretacji. Wiem,
To brzmi dziwnie i nie oznacza to, że Dominik był osobą nieinteligentną. Dominik był po prostu perfekcjonalistą. I takie są osoby ze spektrum autyzmu. Nie muszą zwracać uwagę na to, żeby wziąć kolorowy ołówek, kolorową kredkę, zaszkicować mniej więcej podobny rysunek, a dopiero potem na jego podstawie rysować postać. Dominik po prostu równie dobrze mógł wziąć pierwszą, lepszą kredkę i zacząć rysować naszego kota od stóp do głów. Albo zacząć od jego głowy, albo nawet zacząć od jego ogona. A kot i tak by wyszedł tak, jakby był screener z animacji. Perfekcje osoby ze spektrum autyzmu są perfekcjonistami, którzy o wiele lepiej czują się rysując nie swoje postacie, a czyjeś. Oczywiście najbardziej neutralną formą tego wszystkiego jest obserwowanie otoczenia i rysowanie jakby ze zdjęcia, czyli znów ta sama metoda jak z serialem, o którym wspominałam, że ta osoba mogła wyjść na plener, zapamiętać sobie, jak wygląda czapla, przyjść do domu i narysować tą czaplę tak, jakby jej fotografię przed oczami pokazano. I wyobraźcie sobie, że te osoby w przypadku savantów, bo osoby z Aspergerem to są jeszcze inne kwestie, mają właśnie tą inteligencję naliczoną jako 70 od liczba. Ach, ja osobiście śmieję się z tych liczb 70, 80, 90, 100 IQ i tak dalej. Ja osobiście mam bardzo dużo zastrzeżeń do tych liczb, które niby wyrażają naszą inteligencję. Te 70, 80, 90, 100 IQ i dalej. Ponoć geniusze mają od 150, a normą jest 90 do od 90. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ testy te oparte są na odróżnianiu czasami figur geometrycznych. I ta kwestia, pozwólcie, że chyba nagram Wam trzeci odcinek po prostu z cyklu moich wspomnień, bo aż się prosi. Formalnie tak dla naszego zapamiętania. Osoby ze spektrum autyzmu to, jeśli chodzi o rysowników, osoby, które preferują rysowanie czyichś postaci, nie swoich. Są skłonni rysować te postacie jeszcze lepiej wyglądające niż oryginał. Ale w tym rysunku nie będziecie widzieli specjalnej różnicy pomiędzy kreską Disneya a ich kreską. Jak Justyna Margielewska strzaniła rysunek albo uznała, że jest nawet, ale w sumie coś trzeba byłoby z tym zrobić, może poprawić, to w efekcie Justyna narysuje Króla Lwa. Ale pomimo, że umie to narysować tego Króla Lwa, to i tak rozpoznacie w tym królwie, że tam była robota Margielewskiej. A w przypadku Dominika, naszego tutaj, tak powiedzmy, uznalibyście, o ale piękna okładka z filmu Król Lew. I to jest podstawowy problem z osobami, jeśli chodzi o uzdolnienia plastyczne u osób z autyzmem. Nie chcę im wypominać, że nie inteligencji, jak w przypadku savantów u niektórych myślą, ale właśnie to zamiłowanie i to, że bariery komunikacyjne, zwłaszcza brak mówienia, mogą sobie rekompensować pięknymi uzdolnieniami. Widziałam też przypadek, to też jest taki trochę około filmowy, że jedna osoba w internetach pokazywała komiksy z o myszce Miki. I to było jej historyjki, oczywiście z fanowskimi jakby scenariuszami. I potem przeczytałam informację, że ta osoba w ten sposób też komunikowała się ze światem. I tutaj, kiedy wspominam o komunikowaniu się ze światem za pomocą pisania i rysunku, przypomina mi się dokument Życie animowane, które jest po części inspiracją do tego odcinka. Bohaterem tego dokumentu jest Owen, młody chłopak, którego jeden z rodziców był dziennikarzem. Owen w wieku 3 lat nagle przestał mówić, kontaktować się z rodzicami. Diagnoza była taka, jaka była, że autyzm. W trakcie jednego z seansów domowych Owen zwrócił się do rodziców, że jego starszy brat Walter nie chce dorosnąć jak Piotruś Pan. I wtedy nagle rodzice zrozumieli, a także terapeuci, którzy pomagali rodzicom Owena, jak po prostu go przywrócić do naszego świata, że filmy, które ogląda, służą mu po prostu jako sposób na nawiązywanie kontaktu.
Zaczęli więc mówić do swojego syna dialogami z filmu Disneya, żeby ten zaczął reagować na to, co do niego mówią. W efekcie Owen i oczywiście wielu innych metod terapeutycznych, Owen wyszedł, powiedziałabym, że na ludzi. Owenowi udało się usamodzielnić. Poszedł na studia, dostał pracę w kinie i dzięki temu mam nadzieję, że może oglądać wiele filmów, które tak kocha. Ja osobiście też jestem osobą, która pasjonuje się filmami i po części, chociaż na szczęście nie mam aż tego typu problemów, to jednak ulubione filmy też stały się dla mnie bodźcem do rozwoju. Jak wam powiem, że na początku mojej edukacji raczej nie za bardzo dobrze mnie oceniono, ja bym powiedziała, że źle zdiagnozowano wręcz, to filmy, które oglądałam, pewnie też w jakimś sensie mi pomagały. Taka ciekawostka, że kiedy uczyłam się pisać, nauczycielka ze szkoły podstawowej od języka polskiego, to mam takie miłe wspomnienie, była krzyżówka i ona do mnie tak: Justyna, a gdzie rozgrywała się akcja filmu Król Lew? Chyba w dżungli. No to pisz to! I właśnie tak było. Więc wcale mnie nie dziwi po prostu troszkę historia Owena, chociaż tutaj jest oczywiście problem, który był o wiele większy. Ale tak jest, nasze pasje, które mamy, na przykład do rysowania, mogą być sposobem na wyjście nawet do ludzi w niektórych przypadkach. I kiedy mówimy o osobach ze spektrum autyzmu, że są głupie, jedna ze twórczych artobliwie określiła według mnie niepracowitych artystów jako autystów, pseudoartystów, autystów, to była już moim zdaniem gruba przesada. Bo osoby autystyczne wykazują ogromne zamiłowanie do perfekcji, ogromne zamiłowanie do prawidłowego rysunku, a to, że potrafią to zrobić, że ten rysunek jest prawidłowy, tak jakby nie powinno to powstać, to już druga strona medalu, o czym też wspominałam w zaproszeniu was do tego odcinka. Więc to byłoby dziś na tyle, jeśli chodzi o spektrum autyzmu. I jeszcze jedno na koniec, może najważniejsze. Jedną z metod pomagania osobom ze spektrum autyzmu, jeśli są one uzdolnione plastycznie, wydaje się być, bo one muszą być zachęcane do mówienia, przypominam, to wydaje się być oglądanie filmów, rozmawianie z nimi o tym, ale także zachęcanie ich do wymyślania dalszych przygód swoich ulubionych bohaterów. To działa. I tyle ode mnie. Widzimy się w kolejnym Justa Animuje. Pa!